Chodź, strzelaj, prędzej strzela! Jest! Kronika sportowa. Sylwia Urban, dobry wieczór. W Katarze trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. Już za moment tam się przeniesiemy, ale na początek mam dla Państwa zaproszenia do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. 10 podwójnych biletów na wystawy Dzieje Sportu Polskiego i Olimpizmu oraz Sportowcy z Mazowsza. Kto pierwszy, ten lepszy, proszę dzwonić do nas pod numer kierunkowy do Warszawy 22, a dalej 645 22 66. Ciekawe wystawy do obejrzenia. A teraz już w kronice sportowej przenosimy się do Kataru. Prosto z mundialu. Jutro Polacy zagrają z Meksykanami w meczu grupy C piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. O tym, co słychać w naszej kadrze, Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. To już jutro. Piłkarska reprezentacja Polski na ten dzień czekała od 1 kwietnia, kiedy poznała grupowych rywali. Meksyk to rywal niełatwy, ale trener Czesław Michniewicz wierzy w sukces. Ja nie widzę aż takich dysproporcji między nami a drużyną Meksyku, tak samo między Arabią czy Argentyną. Jesteśmy wszyscy na Mistrzostwach Świata, czujemy się tak samo ważni jak nasze zespoły, nasi przeciwnicy, którzy będą z nami grali w grupie. Nie nadajemy jakiejś specjalnej rangi tym przeciwnikom. Szanujemy ich jako zespół, mamy dokładnie przeanalizowaną tą drużynę, ale też wierzymy w siebie, wierzymy w nasz zespół. Naszą siłą jest na pewno mieszanka rutyny i doświadczenia i chcemy to pokazać na boisku. Największą gwiazdą zespołu Meksyku jest występujący w Napoli skrzydłowy Irving Lozano, którego doskonale zna obrońca Sampdorii Genua Bartosz Bereszyński. Lozano w ostatnich tygodniach przede wszystkim w Serie A prezentował wysoką formę. Myślę, że jest to zawodnik, który na pewno jest taką indywidualnością w zespole z Meksyku. Analizowaliśmy ich ostatnie mecze, czy kwalifikacyjne, czy ostatni mecz ze Szwecją chociażby. Na pewno widać w nich dużą jakość piłkarską, że lubią grać w piłkę. Mają swoje słabsze strony, które my będziemy chcieli wykorzystać i pod to się przygotowujemy. Oczywiście wiemy, że jest to zespół na pewno bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Uważam, że jest to mimo wszystko mocniejszy zespół niż chociażby ten, z którym mierzyliśmy się kilka dni temu. Bardzo dużo aspektów podobnych technicznie przede wszystkim. I myślę, że jest to bardzo, bardzo wymagający przeciwnik, natomiast oczywiście my znamy swoje mocne strony i chcemy ten mecz wygrać i jestem przekonany, że tak będzie. Atutem Meksykanów z pewnością jest to, że potrafią wychodzić z grupy na Mistrzostwach Świata. Wielu świetnych graczy przez lata zebrało turniejowe doświadczenie, przypomina Michał Matlak, znawca futbolu północnoamerykańskiego. Dla Guillermo Ochoa i Andresa Guardado będzie to 5. mundial, dla Hectora Moreno 4., dla Hectora Herrery i Raula Jimeneza 3. i tak dalej. Również selekcjoner Martino dobrze wie, czego spodziewać się po dużych turniejach. No a dodatkowo mocną siłą Meksykanów są te atuty, które tradycyjnie kojarzymy z ich reprezentacją, czyli ruchliwość, wybieganie czy umiejętności techniczne. No mam nadzieję, że jutro złapiemy dobry rytm i potem już muzyka nas poprowadzi dalej. Na pewno jest to dla mnie ostatni mundial, myślę, że dla paru innych chłopaków też, więc fajnie by było przeżyć tak wielką imprezę z czymś, co będziemy mogli nazwać sukcesem. Zapowiada Wojciech Szczęsny, który nie ma miłych wspomnień z meczów otwarcia na wielkich turniejach. Myślę, że każdy turniej ma swoją historię, także absolutnie nie przygotowuję się do jutrzejszego meczu myśląc o jakichkolwiek poprzednich turniejach, także z dużym entuzjazmem jestem nastawiony do tego pierwszego meczu jutro. Grzegorz Krychowiak nie może się już doczekać pierwszego gwizdka. Z każdą godziną ta presja pozytywna w nas rośnie. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na Mistrzostwach Świata, na fantastycznym turnieju. Ta atmosfera jest bardzo dobrze, odczuwa się już tą atmosferę. A my jako piłkarze skupiamy się przede wszystkim na boisku. Te sprawy poza piłkarskie staramy się odciąć od tego i skupić się na swojej robocie. Czujemy się mocni. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania związane z tym turniejem są ogromne. Z tym pierwszym meczem, kluczowym dla nas. Dodatkowo mamy doświadczenie. Doświadczenie z wielu turniejów. Jest wielu doświadczonych zawodników, którzy już grają od kilku lat w tej drużynie. Są również młodzi zawodnicy, którzy wchodzą do tego zespołu i wierzę, że właśnie to połączenie tego doświadczenia z tą młodością da efekt już jutro w jutrzejszym spotkaniu.
Obie reprezentacje spotkały się do tej pory 8-krotnie. Bilans wyrównany. 3 zwycięstwa Polski, 2 remisy, 3 porażki. Ale jedyny mecz o punkty na mundialu w Argentynie wygraliśmy 3-1. Lubański 35 metrów do bramki na wprost. Jeszcze wypuszcza Bońka. Bońek może strzelać. Strzela z 30 metrów. Gol! Znakomity gol Bońka. 3-1. 30 metrów od bramki. Polska wygrała z Meksykiem 3-1. Jesteśmy więc wśród najlepszych 8 drużyn świata. Jutro odpowiedzialny za strzelanie goli będzie Robert Lewandowski, który jak zwykle prezentuje wyśmienitą formę. Przeciwnik bardziej będzie skupiony na mojej osobie i gdzieś obrońca jeden, drugi będzie podwajał mnie jako zawodnika, ale przygotowuję się na to, żeby wykorzystać to, że gdzieś w innych przestrzeniach znajdą się wolne pola, żeby inni zawodnicy to wykorzystali. To może być też z drugiej strony nasz atut, żeby wykorzystywać te przestrzenie i te wolne pola, które się zrobią, jeśli defensywni zawodnicy będą zbytnio skupieni na mojej osobie. Jak Państwo słyszą, szczegółowy plan na Meksyk jest już opracowany. Teraz wystarczy tylko wygrać. Pierwszy gwizdek australijskiego sędziego Chrisa Bita o 17:00. Transmisja meczu Polska-Meksyk oczywiście na antenie radiowej Jedynki. Marzymy o zwycięstwie, ale wygrać chcą też Meksykanie. Reprezentacja Meksyku bardzo przeciętnie wypadła w eliminacjach strefy CONCACAF, ale pomimo słabszych występów w ostatnich miesiącach, nadzieje na sukces są tutaj bardzo duże. Kraj ten liczy ponad 120 milionów ludzi. Tutejsi mieszkańcy kochają futbol, ale nie garnią się do grania tak jak jest to w Brazylii czy Argentynie. Nie uświadczysz tutaj wielkiej ilości boisk i młodzieży biegającej za piłką. Podczas meczu reprezentacji Meksykanie kibicują całymi rodzinami. Panie nie ustępują panom. Muchísimo. Kibicujemy wszystkie. Zaczynamy od mamy, czyli mnie, potem córki, moje wnuczki. De todas edades. Mówi 75-letnia Hilda Gomez. Meksykańscy bukmacherzy nieznacznie więcej szans na zwycięstwo dają reprezentacji Meksyku. W krótkiej sondzie lokalnego publicznego radia słuchacze najczęściej wskazywali na remis. Jednego Meksykanom na pewno odmówić nie można. To duża energia i wiara w zwycięstwo. Narzekają jednak oni trochę na porę, w jakiej rozgrywane będzie spotkanie ich reprezentacji z Polakami. Wtorkowy mecz rozpocznie się tutaj o godzinie 10 rano czasu lokalnego. Z tego powodu wielu z nich bierze wolne w pracy. W przypadku zwycięstwa planowana jest feta pod pomnikiem tutejszego anioła w samym sercu miasta. Gerardo wtorkowy pojedynek obejrzy wraz ze swoją polską żoną Anią. Nikt wygra lepszy, ale jestem przekonany, że będą to piłkarze z mojego kraju. Ania dodaje, że z powodu wtorkowego meczu nie ma w rodzinie kłótni, kto komu kibicuje. Mąż twierdzi, że powinnam być sercem za Meksykiem, ale serce nie sługa. Polska. W stolicy Meksyku, największym mieście na świecie, czuć atmosferę rozpoczętego właśnie mundialu. Jednak podkreślamy, że w przypadku zagorzałych kibiców latynoskiej reprezentacji można zauważyć nadzieję przemieszaną z racjonalnym podejściem po bardzo przeciętnych eliminacjach strefy CONCACAF w wykonaniu Meksykanów. Z Mexico City dla Kroniki Sportowej, Jan Pachlowski. Przypominam, mecz Polska-Meksyk jutro o 17:00, transmisja na naszej antenie. Tymczasem dzisiaj grano w grupach A i B. W grupie A jeden mecz, Senegal-Holandia. To spotkanie oglądał Marek Solecki. Holendrzy wygrywając z Senegalem 2-0 potwierdzili swoją pozycję faworyta do zwycięstwa w grupie A, ale przebieg tego spotkania wcale tego nie pokazywał. Pierwsza połowa bezbramkowa, ani jedna, ani druga drużyna nie miały stuprocentowych sytuacji na zdobycie gola. Widać było z jednej strony brak Memphisa Depaya w reprezentacji Holandii, a z drugiej Sadio Mane w zespole Senegalu. W drugiej połowie spotkania dobra sytuacja stworzona przez Holendrów po centrze z rzutu rożnego z prawej strony. Główka Van Dijk'a, stoper Holendrów, poszybował w powietrze dobre pół metra wyżej od rosłych obrońców drużyny senegalskiej, ale jego strzał głową poszybował ponad poprzeczką senegalskiej bramki. W 62 minucie spotkania na boisku pojawił się Memphis Depay, ale przez kilkanaście kolejnych minut to Senegal raczej próbował zdobyć gola i gra toczyła się o wiele częściej pod holenderską bramką. W 65 minucie gry Dia dostał piłkę w polu karnym, uderzył prawą nogą przy słupku, no ale Napert, który
debiutował w holenderskiej bramce, wypiąstkował tę piłkę na rzut rożny. Swoją drogą, można by powiedzieć, parafrazując znane słowa z polskiej piłki, ale że Cilesena na mundial nie wzięli, trener drużyny holenderskiej Van Gaal zostawił swojego ulubionego bramkarza w domu i postawił na zupełnie nowych golkiperów. Ten Neppert raz jeszcze pokazał się ze znakomitej strony w 73. minucie spotkania, gdy Gana z 14 metrów uderzył mocno w środek bramki i bramkarz Holendrów znów zatrzymał piłkę. W 84. nastąpił przełom. Wrzucona piłka po rozegraniu futbolówki między Memphisem Depayem a Frankiem de Jongiem po lewej stronie. De Jong przełożył sobie piłkę na prawą nogę, wrzucił z dużą rotacją w środek pola karnego. Stoperzy Senegalu stanęli, licząc na spalonego. Bramkarz przez moment się zawahał i spóźnił z interwencją, a Hakpo posłał piłkę główką do bramki. Drugi gol padł już w doliczonym czasie gry, gdy Memphis Depay uderzył z lewej nogi w kierunku bramki senegalskiej. Mendy tylko był w stanie odbić piłkę przed siebie, a Klassen dobił ją do pustej bramki. W efekcie więc Holendrzy wygrali 2-0 i mają identyczny bilans jak reprezentacja Ekwadoru po pierwszej kolejce spotkań. W grupie B najpierw Anglia zagrała z Iranem. Relacja Tadeusza Musioła. Anglicy zagrali zgodnie z najbardziej optymistycznym scenariuszem i pokonali Iran 6-2. Po bardzo defensywnym ustawieniu zespołu Carlosa Queiroza widać było, że to spotkanie do pierwszego gola, ale pierwsze nieszczęście Persów miało miejsce już w 9 minucie, gdy bramkarz Bejran Vant zderzył się ze swoim kolegą z drużyny i po krótkim wznowieniu gry zasygnalizował zmianę. Queiroz aż złapał się za głowę. Być może przeczuwał, co nastąpi, bo już do przerwy ten mecz był rozstrzygnięty. Wprawdzie kolejny atak zespołu Southgate'a zakończył się jeszcze na poprzeczce, ale później celowniki były ustawione już odpowiednio. Anglicy grali w angielskim stylu, wykorzystując stałe fragmenty albo akcje oskrzydlające z dośrodkowaniami w pole karne, a tam w 35 minucie głową Bellingham 1-0, w 43 zgranie Maguire'a i Saka strzelenie do obrony, a w 45 Sterling nogą zamknął piłkę wysłaną z prawej strony boiska. Persowie nie byli w stanie oddać żadnego celnego strzału. Co więcej, mieli trudności, żeby znaleźć się przy piłce. W drugiej połowie nieco się to zmieniło. Irańczycy wymieniali już podania, ale ze stwarzaniem sytuacji były kłopoty. Anglicy grali spokojnie, z pełną kontrolą. Nawet nieudane próby kwitowali uśmiech. Ale to nie znaczy, że nie szukali kolejnych szans. Szukali i znaleźli. W 62 minucie Saka zatańczył w polu karnym z trójką obrońców i strzelił niezbyt mocno, ale celnie, a Hosseini tylko popatrzył, jak piłka wtacza się do bramki. Wysokie prowadzenie uśpiło. 25 minut przed końcem Irańczycy zdobyli honorowego gola? Nie, bo strzelili później jeszcze drugiego, ale najpierw snajper FC Porto Mehdi Taremi wyczuł moment w biegu między dwóch obrońców, dostał dobre podanie i z pierwszej piłki strzelił do siatki. Anglicy wrócili na swój poziom i w pierwszym kontakcie z piłką na listę strzelców wpisał się Rashford, a tuż przed końcem Grealish, ale w 13 minucie doliczonego czasu rzut karny dla Iranu i wspomniany Taremi zmylił Pickforda, ustalając wynik. Anglia pokazała futbol szybki i skuteczny, godny kandydatów do medalu. To był także rekordowy mecz pod względem czasu gry. Ze względu na kontuzję bramkarza, sędzia do pierwszej części doliczył 14 minut. Nie wiadomo dlaczego, do drugiej aż 10. A mówiąc jeszcze o kilku sprawach okołosportowych, nie było tęczowej opaski Harry'ego Kane'a, bo FIFA poważnymi sankcjami skutecznie Anglików do tego gestu zniechęciła. Było za to klękanie na znak walki z rasizmem i milczenie Irańczyków podczas hymnu jako wyraz wsparcia dla wolności kobiet w tym kraju. Ale wielu kibiców nie mogło tego zobaczyć, bo zepsuł się system biletowy i zamiast na trybunach czas spędzali w długich kolejkach pod stadionem. Część ostatecznie z wejścia zrezygnowała, a bardziej cierpliwi byli świadkami radości angielskich piłkarzy po wygranej z Iranem. Anglia-Iran 6-2. A jakim wynikiem zakończyło się drugie spotkanie w grupie B, w którym Amerykanie grali z Walijczykami? O tym Robert Skrzyński. Po pierwszym spotkaniu grupy B, w którym Anglicy pokonali Iran 6-2, było wiadomo, że kto okaże się lepszy w starciu Stanów Zjednoczonych z Walią, ten będzie o krok od awansu z grupy na finałach Mistrzostw Świata w Katarze. Mieli tę świadomość jedni i drudzy. Nikt nie chciał specjalnie zaryzykować, bo każdy bał się popełnić błąd. A jednak w pierwszej połowie więcej z gry mieli Amerykanie już w 9 minucie. Dośrodkowanie z prawej strony Way trafia w obrońcę walijskiego Rodona. Piłka leci do bramki, ale skutecznie interweniuje bramkarz Walii Hennessy. Chwilę później strzela głową Josh Sargent, ale uderza w zewnętrzną część słupka. Amerykanie przeważali w 36 minucie i kasa tutowy Christian Pulisic zagrał świetnie do Tima Way, a ten w sytuacji sam na sam uderzył obok walijskiego bramkarza i było 1-0. Walijczycy grali bardzo słabo, nic zatem dziwnego, że na drugą połowę wyszli z mocnym postanowieniem poprawy. Amerykanie jakby troszeczkę
schowani, jakby czekający na to, co zaproponują Walijczycy. W 64 minucie było groźnie. Po rzucie wolnym i zamieszaniu w polu karnym Amerykanów Ben Davis strzelał głową, ale bramkarz amerykański Matthew Turner skutecznie przeniósł piłkę ponad poprzeczką, a zatem rzut rożny. Po nim Turner się pomylił, strzelał tym razem Kiefer Moore, ale uderzył wysoko ponad poprzeczką, a zatem wciąż było 1-0. Walijczycy atakowali, szukali swoich szans i te szanse dostali w 80 minucie. Sfaulowany w polu karnym Gareth Bale przez Walkera Zimmermana, sam poszkodowany, czyli as atutowy walijskiej reprezentacji, ustawił piłkę na 11 metrze i pewnym, mocnym strzałem pokonał Matthew Turnera. Próbowali jedni i drudzy. Jeszcze Brennan Johnson miał taki efektowny rajd, po którym strzelił, ale obronił amerykański bramkarz. Nikomu nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Stany Zjednoczone, Walia 1-1. A zatem w grupach A i B rozegrano już pierwszą kolejkę spotkań. Jutro czas na grupę C i mecz Polaków z Meksykanami. Początek godzina 17. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, mamy jeszcze bilety, podwójne bilety na wystawy w Muzeum Sportu i Turystyki. Proszę dzwonić. Kierunkowy do Warszawy 22, a dalej 645 22 66. Tymczasem dzisiaj w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie otworzono wystawę z cyklu Polskie Mundiale. Swój medal z Mistrzostw Świata przekazał Lesław Ćmikiewicz, a świadkiem tej uroczystości był Krzysztof Kuzak. Lesław Ćmikiewicz przekazał srebrny medal, który wywalczył razem z kolegami, a pod wodzą legendarnego trenera Kazimierza Górskiego na Mistrzostwach Świata w Republice Federalnej Niemiec w 1974 roku. Biało-czerwoni rozegrali wtedy wspaniały turniej, zajęli trzecie miejsce, wygrali 6 spotkań, a przegrali tylko jeden mecz. Grzegorz Lato został królem strzelców, a Andrzej Szarmach był drugi w tej klasyfikacji, mówi dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Sławomir Majcher. Byliście wtedy naprawdę maszyną, która wygrywała, grała pięknie. Tego życzymy dzisiejszym waszym następcom. A dlaczego srebrny, panie Lesławie? Jeszcze może o to spytam. Trzecie miejsca, srebrny medal. Pierwsze miejsca miały inną oprawę, jakby zdobywało się. Bo był złoty medal, pucharki, pozłacany i pucharki, srebrny. Tak. I brązowy za czwarte miejsce. Lesław Ćmikiewicz podkreśla, że sukcesowi z 1974 roku towarzyszyła niezwykła atmosfera. Działy się rzeczy wielkie, bo z każdym meczem, jak wygrywaliśmy, jak żeśmy się pieli tam do góry, to przybywało nam kibiców, bo jak myśmy się dowiedzieli, że cała Polska stoi, jak jest mecz, to nie ma ludzi na ulicach. Wiedzieliśmy, że gramy dla naszego społeczeństwa, dla naszych kibiców. Euforia w społeczeństwie była nieprawdopodobna. Będę do końca życia pamiętał coś, co nastąpiło na przywitanie na lotnisku, na Okęciu. Jazda później otwartym autokarem. Mogliśmy kibicom pomachać, a oni rzucali kwiatami. Do miasta jechaliśmy po dywanie z kwiatów. Ludność wyszła spontanicznie przywitać nas i podziękować nam za to. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć i być członkiem tego zespołu. Osiągnięcie kadry Kazimierza Górskiego powtórzyła 8 lat później w Hiszpanii drużyna trenera Antoniego Piechniczka. Jak w historii polskich piłkarskich mundiali zapisze się reprezentacja prowadzona przez Czesława Michniewicza, dowiemy się niedługo. Jutro pierwsza odsłona katarskich występów biało-czerwonych. Miejmy nadzieję, że po mundialu w Katarze będziemy tak samo zadowoleni jak po mistrzostwach w Republice Federalnej Niemiec i w Hiszpanii. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 wygrała z Turcją 3-2 w swoim drugim meczu rozegranym podczas zgrupowania w Chorwacji. Wielkie powody do radości miała dziś także Agata Barwińska, która we francuskim Hier została mistrzynią Europy w olimpijskiej żeglarskiej klasie Ilka 6. Tym samym powtórzyła sukces z października ubiegłego roku z Warny. Oczywiście mega się cieszę. Obronić tytuł z zeszłego roku, no to było oczywiście moje marzenie. Z takim celem, z takim zamiarem tutaj przyjechałam. Regaty były bardzo ciężkie, szczególnie końcówka, bo wiatr był bardzo niestabilny i bardzo kręciło. Także tym bardziej się cieszę, że pokazałam się w sumie z każdej strony, bo na początku dużo wiało, później mało wiało. Pokazałam się z najlepszej strony jak mogłam i obroniłam tytuł, no więc no nie mogę być bardziej szczęśliwa. Gratulujemy. W czwartej kolejce Tauron Ligi Siatkarek gładkie zwycięstwo ŁKS-u Łódź, który pokonał 3-0 Pałac Bydgoszcz i bez problemów oraz straty seta MKS Kalisz wygrał na wyjeździe z Legionowią. ŁKS prowadzi w tabeli z kompletem punktów. W kronice to już wszystko. Do usłyszenia. Kronika sportowa.
Polskie Radio.